Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Magdalena Smolak, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Jesteśmy świeżo po trasie Artbusa. Autobus linii 187 przez cały lipiec stanie się mobilną galerią, a jednocześnie przewodnikiem po otwartym kurorcie kultury. Będziemy mieli okazję zobaczyć całą masę wspaniałych realizacji artystycznych zorganizowanych przez naszych trójmiejskich artystów. Na szlaku autobusu znajdują się przystanki, które zostały zaadoptowane i znajdują się realizacje artystyczne na tych przystankach, którzy tworzą mini galerie. Również możemy znaleźć wiele ciekawych, interesujących realizacji w przestrzeni miejskiej. W tle tutaj widać pierwszy przystanek, z którym została zapoczątkowana trasa. Mamy tutaj w trakcie pracy robotników sztuki PGR Art, Sylwestra Gałuszkę i Mikołaja Jurkowskiego. Możemy tutaj właśnie podziwiać. Recenzowanie tego projektu jest rzeczą niesłychanie karkołomną. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to wszystko jest bardzo banalne. Ale w tej banalności tkwi właśnie wspaniałość tego projektu, że można coś tak banalnie prostego wymyślić. To jest chyba rekord świata. Instalacja najciekawsza była chyba fotograficzna, bo widzieliśmy nowe spojrzenie na Sopot. I która jeszcze tobie się podobała? Mnie się ta ekologiczna podobała. Bardzo chętnie bym spotkała taki przystanek na swojej drodze przy podróżowaniu przez miasto. Mówisz o huśtawkach, tak? No, mówię o huśtawkach i mówię o samym wykorzystaniu drzewa, gdzie tam atmosfera od razu jest i zapach, i odczucia takie ekologiczne, a jednocześnie mówię, można spędzić tam więcej czasu niż pod taką zwykłą wiatą. Podejrzewam, że nikt by nie korzystał z autobusu, tylko wszyscy by czekali w kolejce do huśtawki, a nie do autobusu.